No, witam was w czwartym odcinku mojego let's playa gry Humaniki. Ostatnim razem zacząłem troszkę więcej zwiedzać. Nie pamiętam czy tutaj, nie. Tutaj szedłem do wszechświata windy. Tutaj powinienem iść. Tak, tutaj szukam tamtego wejścia. Szukam tutaj przejścia przez ścieki. Gdzie, jeśli dobrze pamiętam... O, właśnie. Jeśli dobrze pamiętam, będę miał wejście do kilku różnych obszarów. Najpierw idziemy w lewo. Intensywna muzyka gra. Takie rzeczy. Dzień dobry panu. A pozwoli pan, że nie pogadam z panem. Graffiti na ścianie. Nie wiadomo gdzie Madotsuki widziała takie rzeczy. Ale jedziemy tutaj. Jedziemy do ścieków. Ponieważ tutaj będzie ktoś, kto mi może coś zaoferować, a na razie jak se... O właśnie, ciebie szukałem. No parabo. Duch bez twarzy. Jak widzicie, zaglądając tutaj do tych otworów, widzę rysunki, które nie do końca, że tak powiem, wiem co przedstawiają. Że tak powiem, nie wiem czy jest to wyraz psyche szanownej pani Madotsuki, czy co to jest. Ale tych rysunków jest więcej, jak widzicie. I są dziwne. Bardzo dziwne. Rzekłbyś, że są dość psychodeliczne. Kto by pomyślał, że coś takiego tkwi w głowie Madotsuki? No, jest wielki łeb. Czy odważa się? Oczywiście, że się odważa. Upsik? Coś mnie zażarło. Jestem w jakimś dziwnym miejscu. Jestem już bardzo głęboko we śnie. Jestem, że tak powiem, w dość niskich warstwach psyche szanownej pani Madotsuki. Takie tam ciekawostki mogę sobie poobrazać. A tak naprawdę szukam tutaj czegoś innego. O. To będzie mój punkt orientacyjny. Dobra, będę widział. Ciężka, dławiąca muzyka. O właśnie, was szukałem. Bo jest tutaj teleport. Znalazłem się w jakimś kompletnie innym miejscu. Najwyraźniej coś jak Doki, albo nie wiem, jeśli jesteście wystarczająco Nippon Savvy, to tak wyglądają między innymi japońskie, czy chyba japońskie, ogrody. O, przejście z powrotem. Oraz maszynka. Automat z napojami, które kupuję za swoje monetki, które dostałem, ale że miałem tylko dwie. Płacząca istota. Jakieś coś. O, i wyszedłem. I tu już byłem. Okej. Kanały ściekowe. Zastanawialibyście się skąd Madotsuki wie o istnieniu takich rzeczy. To, że tak powiem, podpada pod tezę, którą będę chciał wam zaprezentować za jakiś czas. Na razie jeszcze nie. Za wcześnie. Istotka, która łazi, ale nie chcę z nią gadać, bo ona mnie będzie teleportować w miejsce, które, że tak powiem, fabularnie nie będzie
wygodne. Teraz będziemy jechać w prawo. Od wejścia. Gdzie coś mi blokuje przejście? Ale mam nóż! O! No dobra, może nie powinienem był tego robić. Sorry. Sorencja. No to w takim razie nie mam innego wyboru, tylko wrócić do obszaru, gdzie były doki i stamtąd eksplorować. Mógłbym oczywiście zagadać tu z tym pacanem, ale nie chcę. Nie chcę, bo zaprowadzi mnie to w kompletnie inny rejon snu, którego jeszcze nie znacie, a ja chcę, że tak powiem, stopniowo, ładnie zaprezentować wam. Więc idziemy tutaj. I znowu niech mnie zeżre. Tak. I szukamy ciebie. No dobra. Wróciliśmy. Do doków. Istotki w wodzie, z którymi nie mogę pogadać. I eksplorujemy dalej. A przynajmniej chcielibyśmy, ale nie możemy. Trochę bida, nie? No cóż, skoro tak, trzeba meda modę. Wracamy. Zeszliśmy za głęboko w sen. I nie mieliśmy wyjścia. Szukamy dalej. Tutaj byłem? Tak, tutaj byłem. No to teraz idziemy eksplorować z zimowego świata. W takim razie. Tutaj jest Yuki Ona. I gdzieś tutaj powinien być... Powinno być pojedyncze iglo z łażącym wokół. W sumie warto wybadać to łóżko w takim razie. Nie, niestety. No i kontynuujemy eksplorację. Ja, że tak powiem, mam bardzo określony cel w tym, co robię w tym momencie. Tylko niestety wiem, jestem w pełni świadomy, że nie jest to szczególnie ciekawe. Nie chciałem, tylko chciałem w dół. Gdzieś tutaj powinien być... Powinno być to drugie iglo. Nie, to jest wyrko. No to może w górę jednak. No tutaj szukamy. Tu są drzwi. Szukamy! Nie znajdujemy. Może tu? Nie tu. Co za poszukiwania. To jest... Yuki Ona. O, znalazłem, dobra. Teraz tak. Tutaj schodzimy do specyficznego świata. Schodzimy do świata, z którego tak naprawdę nie ma ucieczki, ale z jakiegoś powodu... Z jakiegoś powodu... Madotsuki miło go wspomina. Tak jakby... Nie wiem. Kojarzyła go z czymś, czy co? Zaraz zobaczymy, skąd ta teza. Widzicie? Balonik.
Z czym się kojarzy balonik przede wszystkim? No z imprezami. Impreza typowo urodzinowa i tak dalej, nie? Który nas teleportuje w inne miejsce. Ciekawe. Ten kształt ziemi wygląda jak ptak z jakiegoś powodu. Niestety rowerem się powoli jedzie po wodzie, więc eksploracja nie będzie szczególnie wydajna, ale powinienem wiedzieć mniej więcej gdzie jadę, więc nie będzie tak źle. Powinienem jest tu słowem kluczowym niestety, bo chyba się właśnie zgubiłem. Fuck me. Czyli w dół to powinno być chyba jednak. A patrzcie, znalazłem. Dobra. Czyli to jednak było w dół, a nie w górę. No ale nic. Urodzinowa imprezka się szykuje. Bo patrzcie, te kształty stożkowate są jak coś jak czapeczki. Nie? Imprezowe. Tylko, że nie mogę się tu dostać, bo potrzebuję jeszcze jeden balonik znaleźć. Fuck, wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Dobra. Moim celem jest dostać się na tą wyspę. Co będzie niełatwe, bo muszę znaleźć do tego odpowiedni balonik w wodzie. Który nie pamiętam, gdzie on do cholery był. Ale znalazłem tutaj ptaka znowu. Może dlatego trzeba było jechać na górę. No nie wiem, spróbuję tutaj w lewo na przykład odbić. Zobaczymy, co się stanie. Wygląda na to, że spędzę ten odcinek, bo już 6 minut. O! Razem. No dobra, dotarliśmy na imprezową miejscówkę. Jest tu fajnie, nie? Okej. Okay. Nie ma tutaj nic więcej, no to wchodzimy do środka. Hello! Koleżanko! Co tam ciekawego? Fajną masz chawirę. O, ale nie mogę z nią pogadać. Szkoda. I nic ciekawego w zasadzie nie mogę z nią zrobić. O, ale mogę wyłączyć światło. Więc jak to zrobię parę razy? Ciekawe, co się stanie. Ja oczywiście wiem, co się stanie, ale chcę wam pokazać, co się stanie. Więc w chwili obecnej moim zadaniem będzie włączać i wyłączać to światło. Oczywiście mógłbym je zostawić włączone po prostu i czekać, ale to potrwałoby dużo dłużej. Więc jest 1 na 64 szanse, że to wydarzenie się wydarzy. Także próbujemy. Ćwiczymy, to może potrwać. Przyspieszę oczywiście. No, udało się. Co się stało? Co to jest? Co tu się odpierdziela? Dlaczego nie mogę wyjść? Dlaczego nie mogę zapalić światła i to tylko błysk powoduje? Dlaczego wszystkie rzeczy mają nagle twarze? What the hell? Co się dzieje? Dlaczego nie mogę nic zrobić? Jest... Zamiast koleżanki jest jakaś twarz. Dziwna. I o co chodzi? No, nie ma, nie pozostaje mi nic innego, tylko dotknąć twarz. What? Co tu się dzieje? Gdzie ja jestem? Co to za istota z tyłu? Dlaczego? Co tu się dzieje? I w czym ja w zasadzie chodzę? Bo to jest jakaś taka biała woda? Także nic więcej tu nie ma. I nie mogę stąd wyjść. Nic nie mogę zrobić. Mogę spróbować go dźgnąć nożem, ale nie mogę. No cóż. Trzeba się stąd chyba zabierać, nie? Okej. Okay. To się zabieramy. To, proszę was, drodzy widzowie, to było tak zwane uboa. To była... nie nazwałbym tego easter eggiem, bo to ściśle, że tak powiem, funkcjonuje wewnątrz gry i można to znaleźć naturalnie, bez własnej interwencji, ale to, że tak powiem,
intensywnie sugeruje, że szanownej pani Madotsuki coś bardzo, bardzo złego się stało w życiu. I najprawdopodobniej stało się to w momencie, kiedy była w jakimś przyjemnym miejscu na urodzinach czy coś w tym stylu. Ale o co może chodzić? No, jest pewna teza, którą będę starał się teraz wspierać, dotyczącą jej wersji zdarzeń. W związku z czym wracamy do świata cyfr. Świata cyfr, którego ewidentnie ona nie lubi, nie? Więc ma wątpliwości wobec niego. Przenosimy się tutaj. Odbrajamy nóż. To już jest easter egg, dzisiaj rzecz biorąc. O, nie mówcie mi, że akurat w tej inkarnacji świata się nie udało. Może jeszcze niżej? Nie. Kurde. Tutaj. Okej, chyba muszę się zbudzić i zasnąć znowu, bo akurat ten efekt też jest losowy i występuje w zależności od snu, więc po raz pierwszy się zbudzimy. Okej. Okay. Wcisnąłem 9. Teraz wcisnąłem 9. Zbudziłem się. Jestem po raz pierwszy w prawdziwym świecie od dłuższego czasu. W prawdziwym świecie, z którego nadal nie chcę wyjść. Zmieniła się pora dnia, jak widzicie, jest już dzień. Wieczór, ciszę rzecz biorąc. Także mogę sobie usiąść tutaj, zrobić save'a. Co niniejszym uczynię. I wracamy do snu w takim razie. Jest... Jak pamiętacie, teza jest taka, że coś złego stało się Madotsuki, kiedy najwyraźniej była w dobrych nastrojach, dobrze się bawiła i tak dalej. To jest poszlaka pozostawiona w jej myślach, do której trzeba było zejść dość głęboko. Więc nie jest to łatwa teza, że tak powiem, do uzyskania. Kurde, chyba teraz też się nie uda. Zobaczmy. Kurde. Z jakiegoś powodu akurat ten efekt się nie chce odpalić w tym momencie. Może potrzebuję wyjść i jeszcze raz wrócić. Kurna. No to nie wiem. Najwyraźniej nie pokażę wam jeszcze dzisiaj. No trudno. To tutaj skończę ten odcinek, tylko wyjdę sobie, zrobię save'a. Tak jak trzeba, no to niepotrzebnie tutaj wychodziłem, ale z przyzwyczajenia. O. Dobra, budź się. Madotsuki. Save'a poprosimy. Okej. No to save oficjalnie został zrobiony i mogę wyłączyć grę. Także dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. A tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.